na serce choruje od 2003 roku, więc to już naprawdę długi okres czasu, 20 ponad lat. Zaczęło się dosyć niewinnie, bo przechodziłem grypę. Problemy z sercem zaczęły się u mnie w 2016 roku, ponieważ przeszłam bardzo ciężki zawał serca. Po zabiegu wszystko, powiedzmy, wróciło w miarę do normy. Po jakimś czasie okazało się, że jednak nie jest tak, jakbym się tego spodziewała. Mimo tego, że miałam wiedzę na temat niewydolności, to jednak diagnoza w moim przypadku jednak była szokiem. Nie wyobrażałam sobie, że to już jest niewydolność. To nie było takie wielkie zaskoczenie. Podejrzewałem, że niestety moje serce przestaje być już takie wydolne, jak powinno być, jak było wcześniej. Wielokrotnie niestety trafiałam na SOR, bądź miałam wizytę pogotowia. Żeby dobrze zdiagnozować tą niewydolność, musiałam również przejść diagnostykę w kierunku chorób neurologicznych. Zawał przechodziłem kilka lat temu. Wiem, że jeden zawał to nie znaczy, że drugiego zaraz nie będzie, bo wtedy jest dużo większa szansa. Miałem sprzeczne czasem informacje. Od jednego lekarza było, że to nic tam się nie dzieje, od drugiego, że niestety musi pan zacząć dbać o siebie, bo to może być coś większego, proszę uważać. Czasami tych objawów możemy mieć wiele, które nie są specyficzne i one nie do końca mogą przemawiać do lekarza, dlatego ta diagnostyka powinna być pogłębiona. Wszystko zależy, gdzie się trafi. Do jakiego lekarza, który lekarz jak to przedstawi, w jaki sposób, jak to wytłumaczy. Po zawale podjęłam decyzję i powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie EkoSerce, które skupia pacjentów kardiologicznych. Powiedział, że mogą być problemy zwłaszcza z zimą i jak jest gorąco, tak? Teraz za oknem już mamy coraz cieplej, ja już niestety coraz gorzej się czuję. On całkowicie zakazany, gwałtowny i mocny wysiłek fizyczny. Ze względu na swoją chorobę współistniejącą, to jest dławica naczyniowo-skurczowa, więc jak gdyby tutaj wszystko może mi wywołać zawał, zwłaszcza z wysiłek. Dokładnie zostało mi wyjaśnione, na czym polega to schorzenie, co z tym można dalej zrobić, jakie są możliwości terapeutyczne, ale wiem, że nie zawsze pacjenci niestety taką możliwość mają. Ja bym tego tak nie rozróżniał, czy pacjent ma obniżoną frakcję, czy nie ma jej obniżonej. Bo jak ma obniżoną, to ma szansę na to, że ta frakcja została przywrócona. Bo są, wiemy o tym, że ta frakcja może zostać przywrócona. A jeżeli pacjent ma zachowaną i ma niewydolne serca, to ta frakcja może mu spaść. Pacjent, który ma obniżoną frakcję wyrzutową lewej komory, jest jak gdyby otoczony większą opieką lekarską, medyczną, niż taki pacjent, który nie ma obniżonej tej frakcji. Tylko że pamiętajmy o tym, że ta frakcja wyrzutowa, ona w każdym momencie może zacząć spadać. Więc pytanie jest teraz do, takie chyba w eter rzucę, czy tacy właśnie pacjenci, którzy mają zachowaną tą frakcję, nie powinni mieć lepszej tej opieki lekarsko-medycznej, żeby tą frakcję zachowali jak najwyższą. Niestety niewydolność serca nie ma dobrych rokowań, jeśli chodzi o przeżywalność. Przy zaawansowanej niewydolności serca z bardzo obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory, ta przeżywalność według statystyk to jest 5 lat. Więc warto czasem pójść, nawet z drobnymi objawami, sprawdzić i być pewnym, że akurat nas to nie dotyczy. Pacjenci z niewydolnością serca i z bardzo obniżoną, skrajnie obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory mają dostęp do wszystkich opcji terapeutycznych. Natomiast pozostała grupa pacjentów z niewydolnością serca, która ma umiarkowaną, powiedzmy, tą obniżoną frakcję bądź zachowaną frakcję, niestety nie ma możliwości zastosowania flozyn w trybie refundacyjnym. Większość z pacjentów, którzy chorują na niewydolność, no niestety są wykluczeni z pracy zawodowej. W związku z powyższym ich budżet niestety
może nie wystarczać na to, żeby to leczenie było skuteczne. Dlatego tak ważne jest, żeby każdy pacjent, który ma już rozpoznaną chorobę, mógł skorzystać z tych terapii. Opieka dla pacjentów, zaoferowana rehabilitacja kardiologiczna na przykład, jest bardzo dobra, tylko że nie każdy pacjent ma do niej dostęp. Terminy, żeby się dostać na taką rehabilitację, są strasznie długie. Ośrodki rehabilitacyjne są głównie umieszczone w dużych miastach. Osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach nie mają dostępu fizycznie do takiego ośrodka. Powinna ta rehabilitacja być bardziej dostępna, bo jest to strasznie ważne. Bardzo ważne, bo każdy wysiłek fizyczny, nawet minimalny, polepsza nam pracę układu krążenia, układu oddechowego. Ja mam ten komfort, że mieszkam właśnie w takich pięknych okolicznościach przyrody i mam gdzie spacerować, mam dwa psy, więc dzień w dzień tą aktywność fizyczną, chcąc nie chcąc, po prostu mam. Mam stowarzyszenie dla pacjentów właśnie z chorobami serca, ich przyjaciół, i znajomych, rodziny. I moim celem takim jest zrobić coś takiego, żeby ci pacjenci z chorobami sercowo-naczyniowymi mieli świadomość taką, że nie są sami. Chodzi o to, żeby tych pacjentów jak gdyby zjednoczyć między sobą. Chciałabym jeszcze trochę pożyć. W dobrym komforcie, w dobrym zdrowiu. Staramy się właśnie z tym naszym przekazem i informacją, wiedzą docierać w takie miejsca, gdzie ten dostęp do wiedzy jest utrudniony. To jest moje marzenie, żeby zrobić coś jeszcze, spłacić swój dług za to, że jestem tu nadal.